Witajcie, kochane dziewczyny. Tydzień temu zachęcałam was do tego i siebie, żeby Jezus był źródłem naszej radości. Bo tylko wtedy, gdy radość będziemy czerpały prosto od Jezusa Chrystusa, od naszego Pana i Zbawiciela, wtedy tak naprawdę będzie to radość nieprzemijająca, będzie to radość niezależna od okoliczności, niezależna od tego, co nam się przytrafiło. Jaki był ten miniony tydzień? Czy był pełen radości, czy raczej był to czas smutny i przygnębiający? Taką radością Jezus, Duch Święty napełnia nas w czasie bliskich, intymnych spotkań z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dzisiaj chciałam zachęcić was do tego, żeby właśnie zatrzymać się i posłuchać, co Bóg do nas mówi. Bóg chce cały czas do nas mówić, jednak w dzisiejszym czasie chaosu, zamieszania, gdy świat krzyczy przez różne możliwe okoliczności, trudno nam się zatrzymać i usłyszeć Boży głos. Często różne osoby zadają mi pytanie, w jaki sposób usłyszeć Boży głos? Skąd ty wiesz, że to właśnie Bóg do ciebie mówi? Bóg chce do nas mówić. I tak naprawdę to właśnie fakt, że słuchamy Boga, że chcemy Go słuchać, że znamy Jego głos, jest potwierdzeniem tego, że mamy z Jezusem bliskie relacje. Bóg przygotował dla nas wspaniały plan. On jest Panem wieczności. On doskonale wie, co wydarzy się jutro, za miesiąc, za rok, za wiele lat. My natomiast nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się za minutę. Dlatego wszystkie Jego rady są dla nas bardzo dobre i bardzo korzystne. Dlatego, że On nas kocha, On jest Bogiem dobrym i On pragnie, byśmy były szczęśliwe, byśmy były spełnione, byśmy żyły życiem takim naprawdę obfitości. A takie życie będziemy prowadziły tylko wtedy, gdy będziemy słuchały tego, co On do nas mówi, będziemy wprowadzały to w życie. Gdy naprawdę Jezus jest Panem mojego życia, przestanę robić to, co ja chcę, ale zacznę słuchać Bożego głosu i zacznę robić to, co Bóg chce, żebym robiła. W jaki sposób mówi Bóg? Bardzo prosto. Bóg mówi przede wszystkim w swoim Słowie, w Słowie Bożym, w Biblii. Słowo Boże składa się jakby z takich dwóch członów. Pierwsze słowo to logos, czyli to całe słowo, które jest zapisane w Biblii. Te wszystkie słowa, które są zapisane, to jest Słowo Boże. Ale drugi człon tej nazwy oznacza słowo rema. Słowo rema jest to słowo objawione specjalnie dla mnie. To słowo, które pojawia się w momencie, gdy czytam właśnie Biblię i ono nagle tak jakby wyskakuje mi, tak jakby było zapisane jakąś grubą czcionką, to słowo, które nagle przeszywa moje serce, przeszywa mojego ducha, to słowo objawione, które dotyka mojego serca, tak jak błyskawica, to słowo, które Bóg mówi specjalnie dla mnie, to słowo, które ma mnie przemieniać, to słowo, które ma mnie dotykać, to słowo, które jest dla mnie bardzo ważne, bo właśnie to specjalne słowo kieruje do mnie Bóg. Jakiś czas temu przeczytałam właśnie takie słowo rema w Księdze Izajasza, w 59 rozdziale, 21 wersie. Co do mnie, mówi Pan, moje przymierze z nimi jest takie, mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z Twoich ust, ani z ust Twoich dzieci, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd i aż na wieki. Słowa te usłyszałam parę lat temu, ale wtedy właśnie, gdy je przeczytałam, czytając Biblię, przeszyły moje serce i wiedziałam, że mówią one o moim powołaniu, że dotyczą one mojego powołania. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, co to będzie. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mogę nagrywać filmiki, ale bardzo mnie one ucieszyły, bardzo mnie one dotknęły, poruszyły moje serce, wycisnęły łzy z moich oczu. Wiedziałam, że to Duch Święty mówi do mnie. Wiedziałam, że dziękowałam Bogu, byłam niesamowicie wdzięczna, że Bóg wkłada swoje słowa w moje usta, że chce, żebym te słowa wypowiadała. Mało tego, w tych słowach jest niezwykła obietnica tego, że Bóg zawarł ze mną przymierze, że przypieczętował mnie Duchem Świętym. I to nie wszystko, bo ta obietnica dotyczy również mojego potomstwa, moich dzieci i moich wnuków. Bóg daje obietnicę, że zarówno moje dzieci, jak i moje wnuki będą mówić słowa, które pochodzą od Pana. I tak się już dzieje. Jestem świadkiem tego, jak moja córka właśnie składa świadectwo o swoim uzdrowieniu, oddając przez to
chwałę Bogu. Jestem Bogu niesamowicie wdzięczna za wszystkie słowa Rema, które do mnie skierował, na to, że te słowa naprawdę dotknęły moje serce, te słowa bardzo budowały moją wiarę i zachęcam Was właśnie do tego, żeby poznawać Boga poprzez czytanie Biblii, ale też natężać swój wzrok, natężać swój słuch do tego, żeby słyszeć słowa Rema, które Bóg kieruje specjalnie tylko i wyłącznie do Ciebie. Chciałabym teraz z Wami wspólnie pomodlić się i podziękować naszemu Bogu, naszemu tatusiowi w niebie za Biblię, za to, że w Biblii możemy Go poznawać przez Ducha Świętego. Tak, kochany tato, kochany tatusiu w niebie, ja dziękuję Ci za Boże Słowo, dziękuję Ci, Panie, za to, że Boże Słowo jest niezwykłym listem miłosnym, który Ty napisałeś właśnie dla każdej z nas, za to, że poprzez Boże Słowo możemy Ciebie poznawać, możemy poznawać, jak prowadziłeś naród wybrany, możemy poznawać Twoją naturę, możemy poznawać Twój charakter i stawać się podobnymi do Ciebie. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam Ducha Świętego, który nas uczy, jak czytać Boże Słowo, które nam pozwala rozumieć Boże Słowo. Dziękuję Ci także za każde słowo Rema, które skierowałeś do każdej z nas, za te słowa, które są słowem objawionym, za te słowa, które są słowem, które wzbudza naszą wiarę, które nakierowuje nas na konkretne działanie, które jest konkretną wskazówką specjalnie dla nas. Dziękuję Ci, Panie, to, że każde słowo Rema powoduje, że jesteśmy bliżej Ciebie, że zbliżamy się, jednoczymy się z Tobą, że wiemy, że naprawdę do nas mówisz, że te słowa Rema są taką niezwykłą wskazówką, którą gdy wprowadzamy w życie, widzimy, jak to życie staje się niezwykłe, jak to życie staje się przez Ciebie przemienione. Dlatego ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem, który chce mieć z nami relacje. Ty nie jesteś Bogiem, który jest gdzieś daleko, ale Ty jesteś Bogiem, który do nas mówi, do nas, zwykłych, prostych ludzi, zwykłych, prostych dziewczyn. To jednak, Panie, Ty nie unosisz się jakąś dumą, ale przybliżasz się do nas i z nami rozmawiasz i mówisz do nas niezwykle cenne, wspaniałe, cudowne rzeczy. Ja dziękuję Ci w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, 12-13, czytamy takie niezwykłe słowa. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł do niego głos. Co ty tu robisz, Eliaszu? To właśnie kolejny sposób, w jaki Bóg mówi do nas. Bóg bardzo często mówi do nas po prostu w sercu. Musimy otworzyć nasze oczy duchowe, nasze uszy duchowe, po to, żeby słyszeć ten niezwykły Boży głos. Jaki to głos? To głos cichy, niezwykle subtelny, delikatny, cudowny, pełen miłości, pełen dobroci, pełen przebaczenia, pełen łaski. To najpiękniejszy głos, jaki kiedykolwiek możemy usłyszeć. Bóg mówi do nas bardzo, bardzo delikatnie. Dlatego musimy otworzyć swoje uszy duchowe, żeby usłyszeć to, co do nas mówi. Możesz powiedzieć, dlaczego Bóg nie krzyczy, jeżeli chce mi coś ważnego powiedzieć? Dlaczego nie mówi głośno, tak żebym wyraźnie go usłyszała? Dlatego, że głośno krzyczy do nas diabeł. On właśnie używa mocnych słów. On mówi głośno. On bardzo często chce nas zastraszyć. On wprowadza niepokój, gdy mówi do naszego serca. On krzyczy. Natomiast Boży głos jest pełen miłości, pełen przebaczenia, pełen dobroci. I tak można go rozpoznać. Ale możemy też zadać sobie pytanie, w takim razie, jak się nie pomylić? Jak rozróżnić Boży głos od mojego własnego wewnętrznego głosu, od mojego własnego pragnienia? Boży głos, to co Bóg do nas mówi, nigdy nie będzie stał w sprzeczności z Bożą naturą. Bóg nigdy nie będzie Ci mówił, że masz kogoś skrzywdzić, albo że masz kogoś zranić, czy że masz komuś zrobić na złość, albo komuś nie przebaczyć, dlatego że taka nie jest Boża natura. Boża natura jest pełna miłości, pełna dobroci, pełna przebaczenia. Bóg nigdy nie będzie mówił czegoś, co będzie stało w sprzeczności z tym, jaki On jest, z Jego charakterem, właśnie pełnym dobroci.
to diabeł bardzo często będzie podpowiadał nam właśnie, będzie dawał nam takie wskazówki, które będą nas oskarżały, czy będzie mówił głosem, który będzie nas oskarżał, który będzie nas oceniał, który będzie nas zastraszał. Gdy będziemy jego słuchały, to będziemy chodziły w strachu, będziemy chodziły w lęku, będziemy wchodziły właśnie w nieprzebaczeniu. Bóg tak nie mówi. Jego głos to najcudowniejszy głos na świecie. To głos, który napełnia nas miłością, który napełnia nas takim poczuciem bezpieczeństwa, pokoju, tego wszystkiego, za czym tęsknimy, tego wszystkiego, czego pragniemy. Wycisz się, wycisz swoje wnętrze i wyostrz swoje uszy duchowe, tak by słyszeć to, co Bóg do ciebie mówi w twoim sercu. Duch Święty podpowiada nam, zsyłają to na spokój. Jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję i chodzimy w bliskiej relacji z Jezusem, przechodzimy do Ducha Świętego i pytamy Go i mamy w tej decyzji zupełny pokój, to znaczy, że jest to Boża decyzja. Coś może wydawać się niekoniecznie jakieś wspaniałe z naszego punktu widzenia, ale jeżeli pytamy o to Pana i mamy w tej decyzji pokój, to znaczy, że nie jest to niezgodne z Bożą wolą. I odwrotnie, nawet jeżeli coś nam się wydaje wspaniałe, coś nam się wydaje bardzo zachęcające i dobrze wygląda, ale nie mamy w tym pokoju, mamy w tym jakiś niepokój, a chodzimy w bliskiej relacji z Jezusem, to znaczy, że Bóg tym niepokojem nam odpowiada, żeby nie wchodzić w daną sytuację, żeby nie korzystać z jakiejś sposobności, czy może nie brać tej pracy. Bóg mówi do nas oczywiście też przez ludzi. Bardzo często jest tak, że gdy mamy przyjaciół wierzących, takich bliskich, naszych przewodników w wierze, wydaje nam się, że coś, zwłaszcza wtedy, gdy bardzo czegoś chcemy, że jest to dobre dla nas, że jest to korzystne dla nas. I może nawet mamy w tym pokój, dlatego że nasze emocje, nasza chęć posiadania czegoś albo chęć zrobienia czegoś są tak silne, że często nie jesteśmy w stanie trzeźwo i właściwie ocenić sytuacji. Dlatego Bóg stawia przyjaciół, stawia ludzi wypróbowanych w wierze, ludzi, którzy są naszymi przewodnikami w wierze, którzy nas doskonale znają i potrafią na daną sprawę popatrzeć z innej perspektywy. I też bardzo ważne jest, czy te osoby mają w tej sytuacji pokój, czy one mają pokój w sercu, gdy oczywiście modlą się o nas, czy jednak mimo tego, że nam się wydaje, że jest to dobra decyzja, one nie mają pokoju, to warto posłuchać takiej rady i niekoniecznie z tego korzystać. Bóg mówi do nas również przez sny i przez wizje. Bóg mówi poprzez wszelkie nauczania, konferencje. Bóg mówi przez różne sposoby i okoliczności, ale musimy naprawdę chodzić w takich bliskich relacjach z Bogiem, z Jezusem, żeby wiedzieć, kiedy On do nas mówi, a kiedy my same słuchamy siebie, a nie naszego Pana. Są jednak pewne czynniki, które zatrzymują Boży głos przed mówieniem do nas. Co to jest takiego? Co zatrzymuje Boży głos przed tym, żebyśmy mogły go usłyszeć? Pierwszym takim czynnikiem jest nasz brak wiary. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 6 wersie i 7 czytamy takie słowa. Bez wiary przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Niego, musi uwierzyć, że Bóg jest i nagrada tych, którzy Go poszukują. No właśnie, jeżeli nie wierzysz w to, że Bóg do ciebie mówi, to też nie będziesz słyszała Jego głosu. Jeżeli na przykład myślisz o sobie źle, myślisz, że jesteś beznadziejna, że jesteś niegodna tego, żeby Bóg do ciebie mówił, że masz za mało miłości, albo może za mało dobrych rzeczy zrobiłaś, no to wtedy to są podpowiedzi diabelskie, a nie Boże. Wtedy nie usłyszysz Bożego głosu, dlatego że nie masz wiary w to, że Bóg cię kocha. Bóg cię kocha bezwarunkowo, że jesteś dla Niego ważna i On chce do ciebie mówić. Dlatego pierwsza, taka najważniejsza rzecz, musisz uwierzyć w to, że Bóg cię kocha i chce do ciebie mówić i wtedy On będzie do ciebie mówił, wtedy będziesz słyszała Jego głos. Drugim takim czynnikiem jest nasze nieposłuszeństwo. Nie musisz być doskonała, ale ważne jest to, żebyś słuchała i była posłuszna temu, co Bóg do ciebie mówi. Jeżeli wybierasz sobie tylko niektóre słowa, które Bóg mówi, a inne uważasz za mało istotne, jeżeli na przykład
przykład, jakiś czas temu Bóg powiedział do ciebie coś ważnego, coś, co miałeś zrobić, na przykład, żebyś kogoś przeprosiła, a ty tego nie zrobiłaś, no to w ten sposób zatrzymałaś Boży głos. Może od tamtego czasu nie słyszysz już, że Bóg do ciebie mówi. Dlatego należy wrócić do tego momentu, do tego, co Bóg powiedział ci ostatnim razem i po prostu to wypełnić. Nie można być nieposłusznym Bogu, nie można Boga traktować lekceważąco, zwłaszcza Jego słowa. I mówić, że to słowo mi się podoba, więc je wypełnię, natomiast to słowo mi się nie podoba, nie do końca mi pasuje, nie oczekiwałam takiej rady, ale innej i po prostu nie będę tego słuchać. Wtedy na pewno nie będziesz słyszała Bożego głosu. Wtedy takie twoje zachowanie, nieposłuszeństwo zatrzyma Boży głos. Trzeci czynnik, który może spowodować, że nie słyszysz Bożego głosu, to okoliczności. To sytuacja, w której jesteśmy. Być może jesteśmy zbyt zajęte, być może jesteśmy zbyt rozproszone, ciągle gonimy, ciągle gdzieś biegniemy, ciągle musimy coś załatwić. Nie mamy czasu na to, żeby zatrzymać się i po prostu posłuchać i spędzić właśnie te chwile z Bogiem, posłuchać, zapytać Ducha Świętego, co On ma nam do powiedzenia w danej sprawie i nastawić swoje uszy duchowe, wytężyć swój słuch duchowy, otworzyć Biblię i posłuchać. Ja wiem, że szczególnie te, które z was mają małe dzieci, nie będą miały godziny czasu na to, żeby spotykać się z Panem, ale postaraj się przynajmniej o te 10-15 minut, wtedy, gdy może niekoniecznie jesteś sama w domu, bo jak mamy małe dzieci, to nigdy nie jesteśmy same w domu, ale w samochodzie. Gdy będziesz jechała na zakupy, zarezerwuj te 10 minut na to, żeby właśnie spotkać się z Panem. Czy na przykład, gdy wyjeżdżasz do pracy, wyjedź troszeczkę wcześniej i możesz w samochodzie zatrzymać się albo wyjść gdzieś na krótki spacer, tak żebyś mogła pobyć zupełnie sama. Wyłącz komórkę, wyłącz wszelkie jakieś rozpraszacze i posłuchaj, co chce Tobie powiedzieć Duch Święty. Takie bliskie, intymne relacje z Jezusem to najcudowniejsza rzecz, jaka może nas w życiu spotkać. Boży głos jest najwspanialszym, najdelikatniejszym, najbardziej miłosnym głosem, który Bóg do nas chce mówić. Chciałabym teraz, żebyśmy przeprosiły naszego Taty w niebie za to, że nie słuchałyśmy Jego głosu, za każdą taką sytuację, kiedy On o nas mówił, a my nie słuchałyśmy. I też poprosiły Go o to, żeby do nas mówił, ogłosiły to, że chcemy Go słuchać. Kochany Tatusiu w niebie, ja przepraszam Cię za każdy taki moment, za każdą sytuację, kiedy zignorowałam Twój głos, kiedy nie byłam Ci posłuszna, kiedy Ty mówiłeś, a ja po prostu zrobiłam po swojemu, a ja zlekceważyłam Ciebie i poszłam za swoją własną radą. Przepraszam Cię, kochany Tatusiu w niebie, nie miej mi tego za złe. Jeżeli były takie momenty, pozwól mi wrócić do tego momentu i naprawić to, co zrobiłam źle. Kochany Tato w niebie, ja przepraszam Cię za to, że tak często, tak trudno znaleźć mi taki odosobniony czas dla Ciebie. Tak trudno mi się wyrwać gdzieś, żeby być sam na sam z Tobą. I że tak dużo rozpraszaczy jest wtedy, gdy modlę się. Tak często właśnie przychodzą SMS-y, tak często dzwoni komórka, tak często ktoś coś mówi i Panie, ja wtedy rozpraszam się i wtedy nie słucham Ciebie. Duchu Święty, przyjdź do każdej z nas, która teraz modli się ze mną i naucz nas słuchać głosu naszego Taty w niebie. Naucz nas czytać Słowo, tak by słowo Rema dotykało naszego serca, by słowo Rema, to słowo objawione, żywe Słowo Boga, przeżywało nasze serce. Naucz nas słuchać głosu, tego niezwykłego głosu, który mówisz w naszym sercu, wyciszyć wszystkie negatywne emocje, wyciszyć wszystkie rozpraszacze, wyciszyć wszystkie złe myśli, które się wtedy pojawiają, a po prostu zatrzymać dla Ciebie, po to, żeby Ciebie słuchać i naucz nas zawsze wypełniać to słowo, które do nas mówisz. Panie, ja pragnę bliskich relacji z Tobą i zachęcam każdą z tych dziewczyn, która zaraz modli się ze mną, do tego, żebyśmy miały bliskie relacje z Tobą i żebyś w tych relacjach
mówił do nas, otwieramy się na Ciebie, Panie, chcemy słuchać Ciebie, bo Twój głos jest zawsze pełen miłości, Twój głos jest zawsze pełen dobroci, Twój głos nas nigdy nie oskarża, nigdy nie potępia, ale zawsze zapewnia o tym, że jesteśmy dla Ciebie ważne, że nas wybrałeś i powołałeś, że nas kochasz bezgranicznie i że żaden grzech nas nie przekreśla w Twoich oczach. Ja dziękuję Ci za to i modlę się o to w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, słuchajcie tego, co mówi do Was Pan, co mówi do Was Bóg. Otwierajcie Słowo Boże, czytajcie i zachwycajcie się tym, jaki On jest niezwykły, poznawajcie Jego naturę, ale też oczekujcie słów Rema, tych niezwykłych słów, które są życiodajne, które wzmacniają naszą wiarę, które są tylko dla nas, które nas przeżywają jak błyskawica. Zachęcam Was do tego, żebyście w tych bliskich relacjach z Jezusem natężyły swoje uszy duchowe, by życzę Wam tego, byście usłyszały właśnie to, jak mówi do nas Bóg, by usłyszały ten niezwykły, delikatny, cudowny głos. Wierzę, że ten tydzień będzie takim niezwykłym czasem, że będziemy mogły się podzielić z innymi dziewczynami, jak Bóg do nas mówił, w jaki sposób, co ważnego nam powiedział. Życzę Wam tego. I żegnam się z Wami do następnej soboty, ale zapraszam też na mojego Instagrama właśnie pod tym samym tytułem Modlitwa Kobiet. Do zobaczenia. Błogosławi Was w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.